Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Moim dzisiejszym gościem jest dr Damian Parol, dietetyk sportowy, popularyzator nauki oraz twórca platformy kursowej Warsztat Nauki. Cześć Damian. Cześć Magda. Zanim zacznę, wspomnę tylko, że partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Naturel, a my porozmawiamy sobie o suplementach od takiej strony właśnie, mogę powiedzieć, bez lukru, to znaczy jak się w ogóle odnaleźć w tym całym świecie suplementacyjnym. Ja osobiście przeszłam taką drogę, że kiedyś byłam przytłoczona, miałam właśnie mało wiedzy na temat suplementów, czułam się przetłoczona na samym początku jeszcze gdzieś tam swoich studiów dietetycznych tym, jak dużo tego jest, że są różne sprzeczne informacje i trochę wyparłam zupełnie tą część edukacji. Potem stopniowo ja sama zaczęłam się w tej kwestii edukować, no i okazało się, że w sumie zarówno w tym, jak i w innych podejściach, to podejście skrajne ani w jedną, ani w drugą stronę nie jest dobre. I wiem, że właśnie jest wiele osób na takim etapie, na którym ja byłam kiedyś. To znaczy, że z każdej strony gdzieś tam jest info o jakichś suplementach i te osoby po prostu się w tym gubią. I pomyślałam, że właśnie taki odcinek chciałabym z Tobą nagrać, żeby troszeczkę w ogóle od samego początku się doedukować, czym te suplementy są, jaką one rolę spełniają, co rzeczywiście warto brać, a co no na przykład jest tylko i wyłącznie chwytem marketingowym, bo i to również występuje. I tak od samego początku, bo czym w zasadzie te suplementy, jak myśmy mieli jakoś je określić, to czym one są? Wiesz co, właśnie jak myślimy o suplementach, to powinniśmy myśleć bardziej o czymś, co jest żywnością, niż o czymś, co jest lekiem. Z takiego prawnego punktu widzenia i takiego pewnego filozoficznego punktu widzenia, to suplementy są bardziej żywnością niż lekiem i choć nie zawsze tak jest, to teoretycznie suplement powinien być czymś, co możemy znaleźć w diecie, i możemy to też jakby dodatkowo uzupełnić z suplementu. I jeśli myślimy sobie o składnikach mineralnych czy witaminach, to w sumie jest to bardzo logiczne, ale jak na przykład sobie zaczynamy myśleć o wyciągu z korzenia peruwiańskiego, wymyśliłem to przez chwilę, nie ma czegoś takiego chyba, to zaczynamy się zastanawiać, czy jakby to rzeczywiście mogłoby się znaleźć w naszej diecie, gdybyśmy z tego nie przyjęli z suplementu. No ale założenie jest takie, że tam ci Peruwiańczycy jedli ten korzeń 1000 lat temu, no i teraz odkryto w nim jakiś tam cudowny składnik, no i możemy go wtedy zapakować w suplement i trochę na tym to polega, tak? Czyli po prostu jakby no taką znajdujemy właśnie miejsca, w których czy substancje, które mogą być w ten sposób dostarczone. Natomiast jeśli chodzi o jak to ma miejsce w rzeczywistości, no to czasem na przykład były nawet takie sytuacje, w których producenci suplementów ściemniali, że coś się znalazło w jakiejś tam roślinie, a to była po prostu nieprawda. Oni stworzyli syntetycznie jakąś substancję i potem wmawiali, że ona tam się właśnie w tym korzeniu jakimś tam znalazła i że należy ją teraz suplementować, bo na przykład podnosi stężenie testosteronu o 30%, tak? Albo coś w tym stylu, bo to bardzo często tak właśnie na przykład producenci suplementów obiecują, że nam się poprawi zdrowie hormonalne. Szczególnie na przykład no, testosteron jest takim bardzo lubianym przez producentów suplementów celem, no bo każdy mężczyzna chce mieć jak najwyższy testosteron. Więc to jest jakby taka najważniejsza rzecz, o której powinniśmy wiedzieć, jeśli myślimy na temat suplementów, czyli że są to, że jest to bardziej żywność niż lek. I co jest też bardzo ważne, o czym wiele osób zapomina, to, że suplement nie musi działać. To znaczy w zasadzie tak naprawdę suplement w takim pewnym nawet, jeśli chodzi o filozofię tego, jak to jest stworzone, no to nawet nie powinien leczyć, bo do tego są leki. Oczywiście jeśli przyjmiemy, na przykład nie wiem, są takie substancje jak inozytol, które są zarejestrowane i jako lek, i jako suplement. No i no, tutaj musielibyśmy ciężko zbrukać logikę, żeby powiedzieć, że suplement nie leczy, a lek leczy, tak? No, tak to nie działa. Sama substancja. No właśnie, to tak nie działa. Chyba, że no, by stężenia były inne, nie? No ale teoretycznie też możemy uzyskać takie same stężenia z suplementu. Natomiast witamina D też przecież jest w niektórych dawkach zarejestrowana jako lek, a tak. W innych nie. Tak,
Tak, też to jest dobry kolejny przykład. No ale jeśli chodzi o to, jaka jest filozofia właśnie tworzenia tego prawa, tego podziału, no to suplementy nie są substancjami leczącymi i też nikt od nich tego nie wymaga. To znaczy, jeśli chcemy jakiś suplement wprowadzić na rynek, to nie musimy udowodnić, że on działa. Na przykład, że podnosi jakiś, znowu ten testosteron chociażby. Musimy w zasadzie udowodnić, że jest to substancja bezpieczna i w zasadzie tyle, i to też to udowodnić, że tak można byłoby w cudzysłowie, bo tak naprawdę rejestrujemy ten suplement i no, to jest kwestia w dużej mierze dobrej woli i tego, jak szybko zostaniemy skontrolowani przez Główny Inspektorat Sanitarny. A kontrole NIK-u pokazują, że do takiej kontroli z dużym prawdopodobieństwem nigdy nie dojdzie albo dojdzie po wielu latach, więc jest to dużo mniejsze wymaganie. Jeśli mamy coś zarejestrowane jako lek, no to producent tego leku musiał udowodnić, że jest to substancja skuteczna w danym kontekście, tak? Na przykład cofa cukrzycę typu drugiego lub jakikolwiek inny efekt daje. W przypadku suplementu możemy mieć badania, które na przykład sugerują, że ten lek, powiedzmy, zmniejsza insulinooporność, czy suplement, nie lek, zmniejsza insulinooporność, ale nie jest to wymagane do tego, żeby go zarejestrować. To jest trochę chyba problem systemowy, bo mam takie poczucie, że trochę cierpią na tym firmy, które podchodzą do tego rzetelnie, że jest duża część właśnie tego rynku szemranego i no fama się przenosi na całe środowisko. I z tego, co wiem, ale też nie mam tutaj jakiejś super dużej wiedzy, to no, część producentów suplementów samodzielnie poddaje się jakimś dodatkowym badaniom, na przykład takim, jakim, właśnie nie wiem, czy takim, jak powinno się leki, bo nie wydaje mi się, żeby to było jakoś super na porządku dziennym, żeby mieć takie badanie kliniczne, ale tu się mogę mylić, może znaczy, tobie oddam głos po prostu. Tutaj pierwszą rzeczą to może być to, że producent może mieć taką filozofię, że wprowadza tylko suplementy, które mają udowodnioną skuteczność, albo przynajmniej z takim bardzo dużym prawdopodobieństwem, dana substancja jest skuteczna, bo oczywiście jest bardzo mało prawdopodobne, żeby suplement czy całą tą ścieżkę, jaką przechodzi lek, czyli no najpierw badania in vitro, potem badania na zwierzętach, potem pierwsze próby kliniczne, potem kolejne próby kliniczne, potem obserwacja tego leku, jak już się pojawi na rynku, no bo w przypadku leków tak jest, tak? Czy pojawienie się leku na rynku nie kończy jeszcze fazy badań, co też czasem takie osoby z takim podejściem nieuczciwym do końca no to mówią, że o, ten lek no to już jest na rynku, a jeszcze tam badania kliniczne nie zostały skończone. No ale właśnie dochodzi o to, żeby go obserwować. Już wiemy, że on jest tak na 99% bezpieczny, ale obserwujemy jeszcze, czy na przykład nie ma jakiegoś bardzo rzadko występującego skutku niepożądanego, albo na przykład w jakiejś konkretnej grupie dochodzi do jakichś negatywnych konsekwencji, no bo możemy sobie na przykład wyobrazić, że mamy lek, który został naprawdę bardzo dobrze przetestowany, wypuszczamy go na rynek i potem się okazuje, że ludzie z bardzo rzadką wadą genetyczną na niego źle reagują, albo nawet po prostu nie reagują w ogóle, nie? Po prostu jest lek nieskuteczny. No i temu właśnie służy obserwowanie tego leku na rynku. W przypadku suplementów tego w ogóle nie ma, no ale mimo wszystko producent może mieć taki kręgosłup moralny, że no nie wprowadza substancji, które w ogóle nie mają żadnej literatury wspierającej daną substancję, a niestety tak jest. To znaczy w suplementach można kupić bardzo dużo substancji, które nie mają żadnych badań na ludziach. Czasem nawet są takie suplementy, które nawet nie mają za bardzo badań na zwierzętach, a są bardzo popularne, sprzedawane. Albo nawet dochodzi do innej sytuacji, że jest sprzedawany suplement, który wiadomo, że nie działa i wiadomo, że on jest nieskuteczny, że tych badań pojawiło się tyle dużo, że w zasadzie powinniśmy go skreślić. No ale mimo wszystko, no jakby póki będzie popyt na niego, no to on będzie sprzedawany. W przypadku leku coś takiego nie może mieć miejsca. I też ja uważam, że na przykład jeśli kupujemy lek, to generalnie w zasadzie jak kupujemy lek, został nam przypisany na receptę, no albo nie wiem, właśnie bierzemy tą witaminę D, to nie musimy się zastanawiać jakby, kim jest producent i tak dalej. Tutaj jakby za to nad tym czuwa i Główny Inspektorat Farmaceutyczny i możemy mieć pewność, że tutaj wszystko jest z nim w porządku. Jeśli będziemy stosować ten lek tak, jak powinniśmy, tak my nie popełnimy jakiegoś takiego błędu, że będziemy, nie wiem, jedli tego suplementu, czy przyjmować tego leku za dużo, czy coś takiego, to wszystko będzie w porządku. A jeśli chodzi o suplement, to zaufanie do firmy jest bardzo ważną rzeczą. I dlatego zdecydowanie nie polecam na przykład kupować suplementów firm, które pierwszy raz widzimy na oczy, firm, które bardzo niedawno powstały na przykład,
bo dzisiaj też coś takiego można zrobić, że można być na przykład jakimś influencerem i zamówić sobie partię swoich suplementów, obrandować to po swojemu, no i sprzedawać tak z moim kodem taniej i zarobić na tym pieniądze, ale tak naprawdę ani ten influencer, ani odbiorca tak naprawdę nie wie, co tam do końca jest. I jednak ja bym tutaj polegał po prostu na takich firmach, co do których możemy mieć zaufanie, które przed długo funkcjonują na rynku. To zawsze jest już jakimś tam wskaźnikiem, że jest to bardziej zaufany producent niż taki, który się pojawił na przykład 2 miesiące temu i być może za 2 zniknie. Czyli można sobie zrobić taki research, jak chcemy zdecydować na jakieś suplementy, przejść się chociaż trochę po stronie internetowej producenta i zobaczyć, co tam jest. Tak a propos tego, co powiedziałeś, że nie działa, to mi się to najbardziej kojarzy i teraz popraw, jeśli się mylę, bo jest ta kategoria ABCD Australijskiego Instytutu Olimpijskiego, tak? Sportu. To było takie, to akurat wskazówka nie dla ogółu pod kątem zdrowotnym, ale pod kątem suplementów w sporcie, to jest taka ważna rzecz, w sensie do przestudiowania, żeby wiedzieć, czy nie pakujemy na przykład pieniędzy w coś, co nie działa. Tutaj. Tak. Tutaj posługiwanie się tą klasyfikacją z punktu widzenia przynajmniej sportowca amatora jest całkowicie wystarczające. W takim sensie, że patrząc tą kwalifikację w zasadzie możemy podjąć decyzję, czy przyjmujemy dany suplement, który ma poprawić naszą wydolność, czy nie. No z punktu widzenia na przykład zawodowca, który no, szuka każdej okazji do tego, żeby poprawić swoją wydolność, to może być tak, że na przykład pojawił się jakiś suplement na rynku, który ma coraz lepszą literaturę, a on jeszcze nie jest uwzględniony w tym. No i tam, gdzie się liczą takie wszystkie sekundy, tak, i najmniejsze niuanse, no to okej, tutaj to może być trochę za mało, ale z punktu widzenia amatora to jest całkowicie wystarczające i bardzo zachęcam, żeby przejrzeć sobie tą listę, która jest szokująco krótka, w takim sensie, że jak sobie zobaczymy, to tych suplementów jest tak naprawdę kilka, jeszcze jak odrzucimy coś, co się określa jako żywność dla sportowców i te suplementy medyczne, bo tam jest na przykład wapń albo żelazo jako suplementy wspomagające w niektórych sytuacjach, no wydolność i też zdrowie nawet bardziej sportowców, no to się okazuje, że tych suplementów jest kilka i jest tego dużo mniej niż w sklepie z odżywkami. No tak, więc a czy taka wskazówka chyba nie ma czegoś analogicznego dla powiedzmy pod kątem nie sportowców, tylko po prostu zdrowia? Chociaż tak sobie myślę, nie ma, natomiast tak naprawdę też ta lista takich najbardziej udokumentowanych, najlepiej przebadanych suplementów jest dosyć krótka. Przyszła mi jedna rzecz w ogóle do głowy, tak jak też gadamy, a propos suplementów dla koni, bo to jest w ogóle niesamowita rzecz dla mnie, że ostatnio jest moda na to, żeby przyjmować suplementy dla koni i jest taki mit, że konie to jest wyjątkowo wrażliwe zwierzę i że to końskie zdrowie to jest nieprawda, że coś takiego jest, tylko że koń jest bardzo, bardzo wrażliwym zwierzęciem. I w związku z tym, jeśli przyjmujemy suplement dla konia, to mamy pewność, że jest to suplement bardzo, bardzo bezpieczny. No i to jest problem, no bo nie ma żadnego dobrego powodu, żeby uważać, że suplementy dla koni są lepsze niż suplementy dla ludzi. No jakby wierzę, że są suplementy dla koni, które są bezpieczne i są też bezpieczne dla ludzi, tak? Natomiast jakby nie widzę powodu, dla którego miałoby być w jakikolwiek sposób lepsze. No a druga rzecz jest taka, że no określenie końska dawka się nie wzięło znikąd i nie wiem, jak tam jest z tym końskim zdrowiem, ale z końską dawką na pewno tak jest. No koń jest po prostu dużo większym zwierzęciem niż człowiek i w większości przypadków, jeśli będziemy przyjmować jakiś suplement dla konia, to po prostu musimy przyjmować jego ogromną dawkę i to jest oczywiście bardzo niebezpieczne. Więc tutaj nie wdawajcie się internetowym szamanom i czarodziejom, którzy wam opowiadają, że suplementy dla koni trzeba przyjmować, bo to jest prosty sposób, żeby sobie zrobić krzywdę. Te dawki się naprawdę nie skalują i przyjmiecie tego po prostu strasznie dużo. Powiem ci, że nie dotarłam jeszcze w te zaułki internetu i taka mi przyszła myśl, że zdecydowanie lepszą wyrocznią będzie nie to, czy koń to przyjmuje, tylko rzeczywiście, czy dana substancja ma jakieś badania, które by jakkolwiek dokumentowały jej wpływ na nasze zdrowie. Zwłaszcza, że też w kontekście przyjmowania dawek poprzez ludzi mamy przecież tabelę zapotrzebowania na różne składniki i to jest
zdecydowanie lepszy sposób, żeby się tym kierować niż dawkami końskimi, bo nawiązując do tego, o czym powiedziałeś, że suplementy no w zasadzie warto, znaczy traktujemy jak żywność, no to jeżeli z jakiegoś powodu wiemy, że nie dostarczamy jakiegoś tam składnika odżywczego i ten powód może być różny i to może być permanentne, jak w przypadku osób, które na przykład są na diecie wegańskiej, które muszą przyjmować witaminę B12, tak czasami są jakieś okresowe momenty w życiu, nie wiem, ktoś nie ma czasu gotować, wyjeżdża gdzieś, nie ma dostępu do pewnych rzeczy i można podejrzewać, że na przykład nie spełnia zapotrzebowania na jakiś składnik i jeżeli zachodzi taka potrzeba, no to można wtedy dosuplementować, więc tutaj myślę, że warto się bardziej kierować zapotrzebowaniem ludzkim niż końskim. Ale to ciekawe, co powiedziałaś, nie słyszałam o tym. Nie, to całkiem popularne, nie? I naprawdę? Tak, tak. I ja widziałem kilka razy taką rekomendację, że właśnie suplement dla konia, żeby przyjmować. No bo to też jakby fajnie brzmi, tak? No można to tam sobie właśnie w rolce jakieś na szybko zmontować i będzie jakaś treść, która się będzie klikać, nie? To nie dotarłam w te zaułki internetu, ale myślę, że tutaj też jest trochę chyba na takim skojarzeniu, że na przykład maść końska to było coś takiego, że jak coś cię boli i nic nie pomaga, to maść końska ci pomoże, nie? To sama nawet się tym kiedyś chyba smarowałam. Tak, a to jest jakaś maść ziołowa taka, nie? Tak by to... Coś takiego. Coś, nie wiem, czy ona jest w ogóle dla koni, szczerze mówiąc. Ale... To chyba rozgrzewając. A ja nie jestem pewna, czy to się nawet, wiesz, w aptece nie nazywa, że kupujesz maść końską, ona się tak nazywa. Tak. Tak, ja to kojarzę, ale właśnie nie wiem, czy ona jest w ogóle dla koni. Tylko czy ona się tak nie nazywa po prostu, nie? Też nie mam pojęcia, tak, do weryfikacji. No ale dobra, bo jakby wiemy, czym to w zasadzie jest. Nie wiem, czy to już na tym etapie warto to poruszyć, ale myślę, że to warto poruszać na każdym etapie, że z jednej strony jest to żywność, ale z drugiej strony to też nie oznacza, że możemy sobie suplementy przyjmować jak cukierki. Tak, zdecydowanie tak. I to z jednej strony możemy po prostu przesadzić z dawką, jakby czegokolwiek weźmiemy za dużo, to możemy sobie zrobić krzywdę. Szczególnie, że na przykład no, popularna i bardzo potrzebna i konieczna do suplementacji witamina D jest substancją relatywnie toksyczną i relatywnie łatwo sobie zrobić nią krzywdę, jeśli przyjmiemy jej za dużo. Więc o tym też trzeba pamiętać. Druga rzecz jest to, co ja wspominałem właśnie, że suplement to może być właśnie wyciąg z jakiegoś korzenia peruwiańskiego i to nie jest tak, że mamy całkowitą pewność, że to jest bezpieczne albo na przykład czy się nie robi to niebezpieczne w jakichś tam określonych ilościach, żebyśmy tego wzięli więcej. Co więcej, bardzo trudno jest powiedzieć, jak wyglądają interakcje suplementów między sobą, suplementów z żywnością ewentualnie oraz suplementów i leków. I to jest o tyle trudne, że już temat samych interakcji leków między sobą, on nie zawsze jest super zbadany, no bo to jest miliardy konfiguracji i trudno jest wszystko przewidzieć. I o tym się mówi, że na przykład no, są osoby, które przyjmą po kilkanaście leków i w sumie nie zawsze wiemy, jak to reaguje. No ale jeśli chodzi o leki, no to generalnie raczej jeden lek zazwyczaj jest jedną substancją, tak? No, zdarza się, to jest kilka substancji, no ale to jest raczej mniejszość i nigdy to nie jest przed kilkanaście, raczej nigdy nie jest kilkanaście substancji. Teraz ktoś mnie złapie, że tam są jakieś leki, gdzie jest kilkanaście substancji, no pewnie są, ale generalnie to są raczej to pojedyncze substancje. Natomiast jeśli mamy suplement i mamy właśnie ten wyciąg z tego korzenia peruwiańskiego, to jest czasem kilkadziesiąt czy kilkaset substancji o różnych stężeniach i my tak naprawdę nie do końca wiemy, co tam się z nimi dzieje, jaka jest ta dynamika pomiędzy nimi, tak, które z nich mogą z czym wejść. I to też moim zdaniem jest argument za tym, żeby tych suplementów przyjmować możliwie mało i tylko te, które wiemy, że nam pomogą, tak? Mhm. Jak sobie weźmiemy na przykład jakiś żeńszeń chociażby, czy jakąś aszwagandę, bo się lepiej po tym czujemy, no naprawdę jest bardzo mało prawdopodobne, że nam coś się stanie. Ale jeśli do tego żeńszenia dorzucimy jeszcze jakiś jeden, drugi adaptogen, dorzucimy jeszcze jakieś zioło i będziemy brać, nie wiem, grzyby. Jakieś takie duże staki witaminowe, to ryzyko już się tam zaczyna pojawiać, tak? No jeśli, broń Boże, przyjmujemy jakiś lek na przykład. I trochę nie wiemy, co się dzieje, nie? Szczególnie, że leki są metabolizowane przez pewną określoną klasę enzymów i bardzo często substancje pochodzące z żywności również są metabolizowane przez tą klasę enzymów i nawet sok pomarańczowy
może wejść, czy grejpfrutowy konkretnie może wejść w interakcję z lekami, a tutaj tego nawet do końca nie wiemy i dlatego ja bardzo przestrzegam przed tym, żeby tych suplementów nie brać za dużo i raczej ograniczyć je do takiego niezbędnego minimum. Mhm. Czyli raczej w stronę pojedynczej substancji w pojedynczym suplemencie, ewentualnie jeżeli jakieś powiedzmy, nie wiem, kilka ich, to naprawdę dobrze przemyślane to jest chyba klucz, bo czasami ja też jakby rozumiem ideę tworzenia suplementów, w którym jest kilka substancji, biorąc pod uwagę to, że niektórzy mają problem z przełykaniem tabletek, ale tutaj rzeczywiście trzeba mieć uważność na to, żeby te substancje na przykład wzajemnie się nie wykluczały i żeby to było tylko i wyłącznie to, co jest potrzebne. Tak, tak. No na przykład takim przykładem częstej interakcji to jest cynk i żelazo, które ze sobą konkurują. No i to nie jest tak, że jest kompletnie bez sensu je wrzucać w jeden suplement, no ale przecież trzeba zdawać sprawę, że one mogą wejść ze sobą w interakcję. I dlatego też, oczywiście suplement, który ma kilka składników, szczególnie jak jest na przykład sprofilowany w jakąś konkretną grupę, nie wiem, wegan, wegetarian, kobiety w ciąży, osoby starsze, powiedzmy sportowców, chociaż nie przychodzi mi nic konkretnego na myśli tutaj, ale że mogą być sprofilowane pod konkretną grupę i mieć jakiś tam swój sens, to tak, ale takie suplementy, które mają po kilkanaście składników i często tak, żeby one fajnie wyglądały na opakowaniu, a nie żeby na przykład realizowały jakiś konkretny niedobór, no to jest całkiem sporo i ja tego nie polecam. Na przykład moim zdaniem takim bardzo częstym przykładem suplementów, które no jakby nie realizują żadnego sensownego celu, no to są preparaty multiwitaminowe, które mają teoretycznie wszystko, ale często w niewystarczających ilościach, tak? Na przykład właśnie witaminy D często jest w nich za mało, nie wiem, kwasu foliowego, który też warto suplementować, też za mało, no ale za to mają wszystkie inne substancje i na przykład właśnie, nie wiem, mają witaminę C, która co prawda może być niedoborowa, to się czasem zdarza u osób na bardzo złej diecie, no ale ja zdecydowanie bardziej bym polecił jeść paprykę czy w ogóle po prostu jeść warzywa i owoce niż suplementować, albo na przykład witaminę A, która u nas jest bardzo rzadko niedoborowa, a która też jest substancją, która może być szkodliwa w nadmiarze, więc no jest to bez sensu. Podobnie też jest z żelazem. Teraz wydaje mi się, że jest trochę lepiej, w sensie, że często producenci już nie dodają żelaza do tych multivitamin, to jest sensowne, ale generalnie z żelazem jest tak, że równie często jak do jego niedoboru dochodzi do jego nadmiaru, bo tak mówiąc bardzo ogólnie, bo oczywiście to nie zawsze tak jest, w 100% przypadków, ale w większości będzie, no to mężczyźni mają tendencję tylko, żeby mieć nadmiar żelaza, a kobiety mają tendencję tylko, żeby mieć jego niedobór. Więc suplement, który jest taki dla wszystkich i ma to żelazo, no to często nie realizuje żadnej potrzeby, bo mężczyznom często dokłada tego żelaza, którego oni nie potrzebują, albo mają go za dużo, a u kobiet to jest zwykle zbyt mała dawka, żeby pokryć ten niedobór, który ewentualnie może wystąpić. Mhm. Czy przechodząc już tak powiedzmy, bo też tytułem dzisiejszego odcinka jest to, co rzeczywiście spośród tej puli dostępnych rzeczy, co warto brać? Ja sobie zdaję sprawę, że ciężko powiedzieć o wszystkich grupach, no bo to tak jak sam podkreśliłeś, tak, inne potrzeby mają kobiety w ciąży, inne potrzeby mają sportowcy, inne potrzeby mają osoby na dietach wegetariańskich czy wegańskich i to gdzieś tam powiedzmy akurat diety wegetariańskie i wegańskie już w podcaście miałam, ale tak się jakby z tej całej puli. Gdybyśmy mieli wyłuskać coś, co rzeczywiście jest sens dosuplementowywać, to na co byś, no, co byś powiedział? No to witamina D. I tam o witaminie D powiedziano już bardzo dużo, więc chyba nie będę się jakoś super powtarzał z tym, tak? No, że jest to substancja, która jest generalnie niedoborowa u większości z nas i ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. I za wyjątkiem okresu letniego, jeśli w miarę wystawiamy się na słońce, to jest duże ryzyko, że będziemy mieli niedobór. Teraz też jest moda na to, żeby stosować bardzo mocne filtry UV, nawet 50. I to z punktu widzenia zdrowia skóry jest w zasadzie dobry trend, no bo rzeczywiście to fotostarzenie skóry, większe ryzyko nowotworu skóry i tak dalej, no to rzeczywiście może się pojawić przy ekspozycji na słońce, ale z drugiej strony blokuje syntezę tej witaminy D, więc na przykład no, może być lato, ale smarujemy się tymi filtrami i skóra nam to za te 30-40 lat za to podziękuje, no ale witaminy D mamy mniej, nie? Więc jest kolejny powód, żeby ją suplementować, więc
Więc tyle, jeśli chodzi o witaminę D, tak, może by tutaj się nie rozwodzić za bardzo. Chociaż, wiesz co, w sumie o jedną rzecz dopytam, bo tutaj też czasami padają pytania o to, czy robić zawsze trzeba badanie akurat witaminy D przed suplementacją, więc myślę, że o tym warto wątku jeszcze wspomnieć. Mhm. To jest dobre pytanie, bo tutaj nie ma takiej prostej odpowiedzi. Na takiej zasadzie, że fajnie jest sobie oznaczyć to stężenie witaminy D, co jakiś czas je sprawdzić i do tego dobierać suplementację. Mhm. Ale z drugiej strony nie jest dobrze też tworzyć taką dodatkową barierę, że na przykład często jak powiemy ludziom, że o, warto sprawdzić najpierw stężenie witaminy D, to oni nie zaczną to przedsuplementować, bo nigdy na to badanie nie dotrą. Więc jeśli masz taką możliwość, badasz co jakiś czas krew, fajnie tą witaminę D zbadać, ale jeśli tego nie robisz, nie będzie ci się chciało i tak dalej, to po prostu suplementuj witaminę D. Mhm. W dawce tej 2000 jednostek. Jeżeli... Tak, to właściwie do 2000 jednostek. Nie? Takie są dokładne rekomendacje. Jak ktoś z jakiegoś powodu by uważał, że potrzebuje większej dawki, to tutaj bardzo polecam monitorować już stężenie witaminy D. Ja obserwuję czasem, że faktycznie są osoby, które potrzebują większych dawek witaminy D, szczególnie bardzo aktywne i szczególnie te o większej masie ciała, niezależnie czy wynika to z masy mięśniowej, czy z tkanki tłuszczowej. Mhm. Ale tego już lepiej nie jest robić tak po prostu bez żadnej kontroli, aż w ogóle najlepiej pod kontrolą lekarza, tak? Bo no tutaj w zasadzie wchodzimy w takie bardziej w leczenie niż w suplementację. Mhm. Tak? Jak tam dochodzimy do tych 4000 jednostek międzynarodowych, czy większych ilości, choć ja w swojej praktyce raczej chyba mi się nie zdarzyło zaobserwować, żeby ktoś potrzebował więcej niż 4000 jednostek międzynarodowych. A wspominam o tym, bo są osoby, które uważają, że standardem to jest 10 tysięcy jednostek międzynarodowych. Tak, tak, to tak. Moim zdaniem poza ekstremalnymi przypadkami jest o wiele, wiele za dużo. To mówisz tutaj na przykład o ekstremalnym niedoborze i tak kojarzę, że na przykład wtedy okej, wprowadzamy taką dawkę, ale nie wiem, przez miesiąc, dwa, trzy i to zazwyczaj nie dietetycy, tylko lekarze, chociaż to też zależy, ale raczej dochodzimy do tego poziomu, który jest referencyjny i wtedy przechodzimy na normalną dawkę, a nie, że ktoś całe życie ma przyjmować 10 tysięcy, bo... Dokładnie tak. To jest niebezpieczne. Z witaminą D jest o tyle plus, że można ją sobie skumulować raz na jakiś czas i po prostu wziąć. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś górna granica, w sensie są jakieś rekomendacje, że na przykład, nie wiem, raz w tygodniu ok, ale raz na miesiąc, jak weźmiemy miesięczną dawkę, to już nie, bo się nie orientowałam w tym ostatnio. Znaczy, wiesz co, ja raczej polecam codzienną suplementację, z takim zastrzeżeniem, że jeśli zapomnimy, to nic się nie stanie, jeśli tą dawkę z 3-4 dni skumulujemy jednego dnia. Można zastosować te dawki właśnie takie skumulowane właśnie w ciągu jednego tygodnia, czy nawet w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli się po prostu przyjmuje, to zwykle nawet są nawet takie badania, gdzie po prostu ludzie przychodzili przyjąć tą dawkę, przyszedł do przychodni, no i szli do domu. Po to, żeby nie mieć w domu takich tych ogromnych dawek, które nie mogliby się zapomnieć, przy nim codziennie to przyjmować. Natomiast to bym raczej zostawił właśnie lekarzom, to bym zostawił właśnie jakieś leczenie niedoborów, tego typu rzeczy. Raczej moim zdaniem lepiej jest wyrobić sobie nawet takiej codziennej suplementacji z tym takim zastrzeżeniem, że dobra, zapomniałem teraz przez parę dni, to mogę sobie wziąć to naraz i nic się złego nie stanie, niż traktował to jako taką opcję domyślną. Okej. Okay. Ja wiem, że o tej witaminie D to mam wrażenie, że wszystko zostało już powiedziane, ale wciąż bardzo dużo osób wie, że powinno, ale tego nie przyjmuje, więc jakby taki jeden dla ciebie, ja nie wiem, czy było coś takiego, co ciebie na przykład osobiście przekonało, jakiś taki jeden fakt, dowód dotyczący witaminy D, że naprawdę serio ją brać? Tak subiektywnie twój. No, dobre pytanie, wiesz co? Ale nie wiem, bo z tą witaminą D to było tak, że ja mniej więcej wchodziłem na rynek dietetyczny i studiowałem, jak ten boom na witaminę D się zaczynał. I też właśnie to ty wspominałaś, że ty miałaś takie, jakby na początku to miałaś, że tych suplementów jest dużo i tak w sumie to czułaś się tym przetłoczona. To ja w związku z tym, że jestem taki te pół pokolenia wcześniej, jakby pojawiałem się jako dietetyk, studiowałem i tak dalej, to za naszych czasów raczej unikało się w ogóle suplementacji, że suplementacja witaminą D była trochę kontrowersyjna, w takiej zasadzie, że to było tak, że no, że może tam, ale no może lepiej z diety i tak dalej, i tak dalej. To było takie, raczej na przykład tam wykładowcy odradzali suplementację witaminą D, to były takie pierwsze momenty, kiedy ten temat się pojawiał, no i pomału to dojrzewało. No i w którymś momencie we mnie też się pojawiła ta świadomość, że trzeba tą witaminę D przyjmować, ale nie umiem powiedzieć konkretnego momentu, tak szczerze mówiąc, co mnie przekonało i kiedy to się tak naprawdę zaczęło.
Trudno powiedzieć, nie pamiętam. To chyba przekonało mnie to, że jak się pojawiały te pierwsze badania, które wskazywały, że no nie daje się utrzymać tego prawidłowego poziomu w Polsce i że większość z nas ma niedobory, że to był gdzieś ten moment. Mhm. To ja mogę Ci powiedzieć moje, to były dwie rzeczy. Po pierwsze, ze względu na gdzieś tam moje problemy z zaburzeniami lękowymi, o tym, że niedobór witaminy D może te objawy niekoniecznie lękowe, ale depresyjne nasilać, w sensie, że to jest też taka fajna praktyka już, że przynajmniej z psychiatrami, z którymi ja się spotkałam, że ten temat okej, leczenie, ale też witamina D i to właśnie taka zapisywana na zasadzie nie, że opcjonalnie, tylko że to jest ważne, a po drugie, ponieważ jestem też obciążona genetycznie, połączenie między witaminą D, również kwasami omega-3, to jest drugi temat, a stwardnieniem rozsianym, że też to stwardnienie rozsiane, objawy i tak dalej, generalnie dużo jest dieto czy właśnie składnikozależne, więc to był dla mnie taki moment, że okej, dobra, warto to jednak brać, nie? No tak, znaczy no, dla wielu osób to ryzyko chorób autoimmunizacyjnych no jest ważnym argumentem, no bo no, nikt nie chce tego doświadczyć, tak? I trochę też nawet te osoby, które no, zdrowo się odżywiają, no to ciężko powiedzieć, że mają nad tym kontrolę, tak? No bo powiedzmy, że witamina D generalnie zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego czy chorób sercowo-naczyniowych. No ale dużo osób, które się zdrowo odżywia, może powiedzieć, no ale ja tak nie jestem w grupie ryzyka, tak? No i tak się zdrowo odżywiam, mam prawidłowe wyniki lipidogramu, niskie ciśnienie, prawidłowy cukier, niską insulinę, to może mnie to nie dotyczy. No ale jeśli chodzi o choroby autoimmunizacyjne, o ile na pewno jest jakiś, czy jest wpływ niezdrowej diety na ich ryzyko, no to jednak ten stopień kontroli nad tym nasz jest dużo mniejszy i może się okazać, że osoba na najzdrowszej diecie czegoś takiego doświadczy i to też może być faktycznie taki argument dla tych nieprzekonanych, ale dbających o swoje zdrowie. Bo chyba w tym samym kontekście również kwasy omega-3, w sensie tutaj już jest, nie jest już powiedziane tak, bo witaminę D, no nawet jak spędzamy dużo czasu na słońcu, ale się smarujemy filtrami, to raczej ten niedobór mamy. Z kwasami omega-3 jest chyba, że tak powiem, ta pula osób narażonych trochę mniejsza, ale z tego co ja kojarzę wciąż duża, nawet jeżeli je się spożywa ryby, ale niewystarczająco dużo. I teraz poprawię, jeśli się mylę. Tak, generalnie tak jest i faktycznie to jest taki drugi suplement, który ja zazwyczaj polecam. Natomiast tak jak właśnie witaminy D raczej nie da się dostarczyć w odpowiednich ilościach z diety i ta ekspozycja w lecie też nie będzie wystarczająca zazwyczaj, no bo to nam starczy na najbliższe 3-4 miesiące, no ale zima w Polsce jest relatywnie długa, więc ten okres takiego mniejszej syntezy witaminy D. Natomiast właśnie jeśli chodzi o kwasy omega-3, da się je dostarczyć z dietą, no tylko trzeba regularnie spożywać ryby. Tutaj się przyjmuje, że trzeba przyjąć około 2 porcje tłustych ryb tygodniowo. Tam porcja to jest zazwyczaj 100-150 gramów i Polacy, co ciekawe, mniej więcej tyle ryb spożywają, albo odrobinę mniej, bo tam jest trochę ponad 200 gramów średnio tygodniowo spożycie ryb. Ale najpopularniejszą rybą w Polsce jest mintaj, który nie jest tłustą rybą i nie jest dobrym źródłem kwasów omega-3, więc średnio populacyjnie raczej mamy tych kwasów omega-3, konkretnie EPA i DHA, tak tutaj w tym kontekście, czyli tych czasem określanych jako długołańcuchowe kwasy omega-3, niedobór. I to też jest taka grupa substancji, właściwie dwie substancje, które mają wpływ bardzo ogólny na nasze zdrowie, tak, bo z jednej strony na przykład mają korzystny wpływ na lipidogram, tak, czy na cholesterol, a szczególnie triglicerydy, na te kwestie związane z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego, na przykład mniejsze ryzyko depresji. Też są badania, które pokazują, że ono się zmniejsza. Przy tym też w niektórych przypadkach nawet stosuje się takie bardzo duże dawki tych kwasów omega-3. To już jest właśnie bardziej leczenie niż suplementacja w takiej sytuacji, ale one niekiedy dochodzą do 2-3 gramów dziennie, gdzie typowa podaż zalecana to jest 250 mg, no czyli tak z grubsza 10 razy więcej, no i tego się już nie da uzyskać z ryb. No naprawdę trzeba byłoby tych ryb jeść ogromne ilości i nawet myślę, że to byłoby niebezpieczne w tym momencie, dlatego że też o ile ja nie chcę straszyć rybami, uważam, że jakby lepiej generalnie jeść ryby niż ich nie jeść, no to jeśli jemy tych ryb bardzo dużo, no to narażamy się w jakiś sposób na te metale ciężkie, metylortęć, dioksyny i tak dalej, które jednak w jakiejś tam ilości się w tych rybach kumulują. No i gdybyśmy wpadli na pomysł, że chcemy właśnie przyjąć 2 gramy EPA i DHA z ryb, to mogłoby się okazać, że na przykład te normy na te szkodliwe substancje przekroczymy.
Tak sobie myślę, może w sumie, nie wiem, czy do kolejnego suplementu, bo o kwasach omega-3, no właśnie, to jest, one również są, tak jak witamina D, są popularne i bardzo dobrze. Wiem, że wciąż jest dużo osób, które też tylko o tym słyszą, ale ich nie przyjmują, ale wydaje mi się, że no właśnie, tak jak mówiłeś o tym ogólnym wpływie na organizm, ja pamiętam to tak przede wszystkim z takich konferencji naukowych, gdzie rzeczywiście w te dowody naukowe się no w trakcie tych konferencji wgryzają, to rzeczywiście też byłam zaskoczona na jak wiele rzeczy to wpływa. Mnie również też interesowały pod kątem zdrowia psychicznego i też to połączenie tutaj jest, połączenie jest bardzo duże, więc coś można powiedzieć, warto. Co dalej by było z takich rzeczy? Jesteśmy w temacie suplementy, które naprawdę warto brać, gdzie nie ma, że tak powiem, bullshitu. Czy coś jeszcze byłoby na tej liście? No to na pewno kwas foliowy u kobiet planujących ciążę. Tutaj czasem się, znaczy, ale w zasadzie takich kobiet dopuszczających ciążę, tak można by tak powiedzieć. Bo ja troszkę tak nie lubię tego określenia, że kobiety w wieku rozrodczym powinny przyjmować kwas foliowy, bo to tak, powiem szczerze, że to mi tak trochę, no, że kobiety nie panują nad tym w ogóle, nie? Takie sugerowanie, że kobieta zawsze może zajść w ciążę, no a jednak uważam, że kobiety powinny tutaj jakby nad tym panować, tak, że powinniśmy zakładać, że kobiety nad tym panują, o tak, może nie na tej zasadzie, więc jakby taki feminista się we mnie budzi, który mówi, że no nie, jakby kobiety decydują o tym i jakby nie ma tak, że o, mogą zajść w ciążę i zawsze powinny suplementować. No ale te kobiety, które dopuszczają, że mogą zajść w ciążę albo ją aktywnie planują, no to powinny przyjąć ten kwas foliowy, nie? No jak kobieta przyjmuje, nie wiem, środki antykoncepcyjne, zabezpiecza się przed ciążą, nie chce zaś być może w ciążę, no to nie musi tego suplementować, tak, nie ma takiej konieczności. Bo właśnie pod kątem, bo ty tutaj mówisz pod kątem ciąży, że no ma to pozytywny wpływ, a w momencie, kiedy właśnie ktoś w ciąży nie planuje, czy ten kwas foliowy sam w sobie, taki przyjmowany na co dzień, on może jakoś na zdrowie, nie wiem, kobiety, ale również mężczyzny wpłynąć, czy to jest rzecz, której wystarczająco dostarczamy z dietą i jakoś tutaj nie ma takiego ryzyka? Nie, generalnie foliany powinny być przyjmowane w odpowiednich ilościach z dietą. No bo kwas foliowy, no to jest sztuczny folian, tak, on nie występuje w naturze. On, co ciekawe, ma bardzo dobrą przyswajalność, jest bardzo aktywny, więc to jest taka jeden z niewielu przykładów, gdzie sztuczna cząsteczka w suplemencie jakby ma lepszą skuteczność nawet niż to przyjmowane, te substancje przyjmowane z żywności. Natomiast nie ma powodu, żeby przyjmować go, jeśli nie planujemy ciąży. Okej. Okay. Co dalej byłoby na twojej liście? Wiesz co, takie, jeśli chodzi o must have'y, to w zasadzie to jest wszystko. To w zasadzie tutaj kończymy tą listę. No jeszcze, dobra, witamina B12 u wegan i niektórych wegetarian. Tak? No to faktycznie to jest jeszcze coś, co warto byłoby suplementować. I to jest w zasadzie tyle. Tak? No bo w zasadzie nie ma już nic, co bezwzględnie trzeba suplementować. Oczywiście jest kilka takich substancji, które w pewnych określonych okolicznościach mogą być przydatne. No na przykład to żelazo, o którym trochę wspominałem. Tak? No, jest grupa pacjentek, która ma po prostu niedobór żelaza, czasem się zmaga z tym przez wiele lat. No i suplementacja tutaj żelazem jest jedną z dróg. Tak? Oczywiście przy tych niedoborach o niewielkim nasileniu można próbować to wyprowadzić dietą, po prostu uzupełnić z dietą to żelazo. Natomiast jeśli to się nie udaje, no to suplementacja jest wskazana, a czasem też leczenie, tak? Bo tutaj znowu też mamy do czynienia z substancją, którą możemy dostać jako suplement, a możemy dostać jako lek. Prewencyjnie zdecydowanie nie polecam suplementować żelaza, ale jeśli są jakieś wskazania, no to może być tak, że będzie on potrzebny. A idźmy dalej po takich popularnych, bo z takich popularnych suplementów, które mi się kojarzą, to jest magnez. W niektórych przypadkach ma to sens. Tak, w niektórych przypadkach ma to sens, natomiast to jest właśnie taki temat, który jest, nie wiem, czy słowo kontrowersyjne to jest dobre, bo nie jest do końca kontrowersyjne, po prostu trochę za mało wiemy, bo wiemy, że niedobór magnezu potencjalnie występuje w Polsce, że jest kilka badań, bodajże 3 badania, które sugerują, że to spożycie magnezu jest po prostu za małe. Ono nie jest jakieś tragiczne, ale ono jest takie trochę poniżej tych wartości referencyjnych. Fajnie byłoby zbadać, żeby od drugiej strony, tak, czyli nie tylko jakie jest spożycie magnezu,
ale też jakie jest odżywienie tym magnezem. Mhm. I tutaj nam się troszeczkę zaczynają schody, bo jeśli zaczynamy badać stężenie w surowicy tego magnezu, no to się okazuje, że to nie jest do końca wiarygodne, okay. Bo w tym momencie, bo mniej więcej 1% puli naszego magnezu jest w surowicy. Natomiast możemy też badać to przy pomocy stężenia w erytrocytach, ale takie badanie jest znacznie droższe i nie widziałem w Polsce takich badań populacyjnych, tak żebyśmy mogli powiedzieć, że zbadaliśmy stężenie magnezu w erytrocytach u Polaków i mają niedobór, nie mają niedoboru i tak dalej. Czyli ocena tego, czy my w zasadzie wystarczająco magnezu spożywamy, jest trudna. Mi się w ogóle kojarzy, że jest kilka takich substancji, że badanie z krwi nie do końca nam powie i trzeba oceniać po prostu po innych parametrach, ale w takim razie, gdybyś miał komuś doradzić, a komuś odradzić, to jak byś widział te kryteria? Kiedy warto, kiedy nie warto? Znaczy, moim zdaniem w pierwszej chwili warto zadbać o odpowiednią podaż magnezu z dietą, czyli na przykład no, wrzucamy jakieś orzechy, szczególnie migdały, kaszę gryczaną, czekoladę, kakao, to też jest fajnym źródłem, czy też generalnie warzywa liściaste, które są w ogóle super zdrowe. Natomiast jeśli ktoś podejrzewa, że po prostu ma niedobór magnezu, na przykład policzył sobie dietę i widzi, że tego magnezu wychodzi po prostu za mało i nie widzi perspektywy na poprawę tej diety, to w tym momencie można uzupełnić ten magnez. Tutaj też dobrze byłoby się przyjrzeć objawom, tak? Czy ktoś nie ma jakichś objawów niedoboru magnezu, natomiast one są generalnie raczej niespecyficzne, w takim sensie na przykład ogólne zmęczenie może być objawem niedoboru magnezu. Jak ktoś doświadcza migren, to częstsze migreny mogą być też jego objawem. Mówi się też, że na przykład skurcze mięśni, czy też zgrająca powieka, że one często są objawem niedoboru magnezu, ale to nie do końca wiadomo, czy tak jest. Okay. I to się też trochę łączy z tym takim kolejnym mitem i być może w ogóle stąd to się wzięło, że kawa wypłukuje magnez, bo to się tak dosyć właśnie ciekawie zapętla, bo chodzi o to, że rzeczywiście kofeina nieco zwiększa wydalanie magnezu, więc jak ktoś suplementuje duże dawki kofeiny, to trochę tego magnezu może stracić, rzeczywiście. Mhm. Ale z drugiej strony kawa sama w sobie jest całkiem niezłym źródłem magnezu i raczej dostarcza go więcej niż powoduje utratę. Mhm. I to no, nie znamy niestety do końca biodostępności magnezu z kawy, ale z drugiej strony mamy badanie, w którym stwierdzono wzrost stężenia magnezu w surowicy po zwiększeniu spożycia kawy. Tutaj ktoś może się żachnąć, że no a przed chwilą mówiliśmy, że to badanie w surowicy nie jest najlepszym parametrem. No i to jest prawda, no ale z drugiej strony jeśli to stężenie wzrosło, no to raczej odżywienie się nie pogorszyło, tak? Więc to jest oczywiście takie wszystko no nie bardzo twarde, no ale trudno zakładać, że stężenie we krwi wzrosło, a ogólne odżywienie spadło. To jest raczej mało prawdopodobne. Okej. Okay. A powiedz mi, bo powiedziałeś o tej suplementacji kofeiną. Zastanawiam się właśnie, kawa jest źródłem magnezu, ale sama kofeina w tabletkach, czy ona już no, nie jest? Ona już nie. Więc ona już nie, okej. Jeśli pije dużo napojów energetycznych, suplementuje kofeinę w tabletkach, no to może dojść do niedoboru magnezu. Mm-hmm. Albo przynajmniej jakieś tam utraty. Te straty nie są jakieś bardzo duże, bo tam bodajże na 400 mg kofeiny, to jest taka już solidna dawka, tak? To są takie dwie naprawdę bardzo mocne kawy lub dwie kapsułki z kofeiną, to tracono bodajże 4 mg magnezu przy zapotrzebowaniu tam pod 400 mg, tak? Mhm. Czyli taką jedną setną w zasadzie. Mhm. No, oczywiście tylko to chodzi tam biodostępność, która może być trochę to zmniejszać, ale nadal raczej pewnie sama suplementacja kofeiną przy dobrej diecie nie powinna tutaj jakichś dużych szkód zrobić. No ale właśnie jakby wracając do tej kawy, to jest też taki... Są badania, które pokazują, że nadmierne spożycie kofeiny może powodować właśnie skurcze, czy też drgania na przykład powieki. I być może właśnie stąd to się wzięło, że ludzie obserwowali, że pijąc dużo kawy, to zaczyna im drgać powieka i mówili to, a to dlatego, że sobie wypłukałem magnez, a tak naprawdę przyczyną była po prostu kofeina nadmiernej ilości. Tak, więc być może tutaj się tworzy taka właśnie pętla i
I stąd takie przekonanie, że właśnie te niedobory magnezu w ten sposób można zdiagnozować. Mhm. A bo ten magnez mi się też kojarzy z osobami aktywnymi fizycznie, czyli powiedzmy zakładając, że ktoś suplementuje kofeinę, istnieje, no tak jak mówisz, to nie jest wielki odsetek, bo z tego co kojarzę, jakby nadmiar magnezu nie szkodzi, więc najpierw warto zadbać z dietą, jak mamy jakieś wątpliwości, to można tutaj dosuplementować i jakoś chyba się krzywda nikomu nie stanie w razie czego. Nie, to jest raczej bezpieczne. No to też właśnie trochę zależy od tego, jakie mamy budżety, tak? No bo jeśli mamy budżet, że i lubimy się przebadać, to warto byłoby to stężenie w erytrocytach sprawdzić. A jeszcze, bo w kwestii magnezu jest ta forma, nie wiem na ile jeszcze można spotkać tą formę, która się kiepsko wchłania w suplementach, czy już jakby trochę rynek się dostosował do tej wiedzy, bo myślę, że warto o tym wspomnieć, żeby sprawdzić, jaka to jest forma tego magnezu. Tak, chociaż wiesz co, jeśli ja dobrze pamiętam, to te różnice w przyswajalności tych form nie były jakieś bardzo duże. To było tak, że one tak od 40 do tam 70% bodajże wynosiła biodostępność. Więc no, to robi pewną różnicę, ale to nie jest jakiś tam bardzo duża różnica. Teraz bodajże najpopularniejszy jest cytrynian magnezu. No i on ma taką całkiem dobrą przyswajalność i sam cytrynian też może mieć pewne tam właściwości prozdrowotne, więc jest to jakieś tam takie sensowne połączenie, ale o tą biodostępność byś jakoś nie martwił bardzo. Jasne, bo tak po prostu pamiętam takie zalecenie, że jak już się zdecydujemy z jakiegoś powodu na suplementację magnezu, żeby sprawdzić, czy ta forma, którą przyjmujemy, jest organiczna czy nieorganiczna, na plus z organiczną, że jak mamy wybór, to... No bo są też chelaty magnezu, natomiast one są generalnie dosyć drogie i one chyba mają najlepszą dostępność, ale też jakby ta relacja ceny do jakości jest najlepsza tutaj. Okej, mamy tak, must have, witamina D, omega 3 raczej też w stronę must have, kwas foliowy w konkretnym przypadku, to zależy magnez. Jakie jeszcze byłyby rzeczy, jeżeli oczywiście są w tej grupie, to zależy? No to cynk na przykład. Cynk. Generalnie badania pokazują, że to spożycie w Polsce jest takie graniczne, to znaczy, że wiesz, no mniej więcej tak w połowie, tak, są osoby, które przyjmują odpowiednio dużo i takie osoby, które prawdopodobnie przyjmują za mało. To też jest suplement, który może być potrzebny u osób ograniczających produkty odzwierzęce, szczególnie mięso, bo po prostu mięso jest dobrym źródłem cynku i też może to być taki suplement, który możemy nawet niezależnie od niedoboru wykorzystać na przykład w sezonie przeziębień, bo są badania, które pokazują, że ten cynk do ssania, jest bardzo ważne, on musi być do ssania, a nie taki przyjmowany w tabletce do połknięcia, zmniejsza czas przeziębienia o około 40% i zmniejsza też nasilenie objawów. Więc to jest to całkiem sporo. Duża różnica, zdecydowanie tak, duża różnica. To jest spora różnica. Na przykład witamina C, którą często ludzie biorą na przeziębienia, jeśli w ogóle skraca przeziębienie, to około pół dnia. Więc nie jest to jakaś duża różnica, nie? No, więc niekoniecznie gra jest warta świeczki tutaj. A nas z cynkiem no to nawet 40%, więc to jest całkiem spoko. O czym trzeba pamiętać w przypadku takiego cynku, to dobrze jest go mieć pod ręką w tym sezonie przeziębień, bo najlepiej jest go zacząć brać, no, czym szybciej, tym lepiej. Na taki limit no to są 24 godziny od pierwszych objawów, tak? Więc może być tak, że nie zdążymy po prostu go kupić i przyjąć. Powiedz mi, bo są formy właśnie i te do ssania i takie do połknięcia. Zastanawiam się w takim razie, bo czy jest sens brania w ogóle cynku w tabletkach, czy nie do końca rozumiem, bo rozumiem, że cynk jak się weźmie na początku przeziębienia do ssania, to on jest w stanie trochę skrócić infekcję. Tak. A czy na przykład branie cynku w tabletkach może też w jakiś sposób działać protekcyjnie? Jaka jest tutaj zależność? Wiesz co, na pewno w mniejszym stopniu, tak? Okay. Bo tutaj chodzi o to, żeby on się pojawił na błonach śluzowych. Aha. Oczywiście, jeśli mamy niedobór cynku, to ryzyko infekcji jest większe, tak? Okay. Więc jakby warto o to zadbać. Natomiast tutaj chodzi przede wszystkim, że on się pojawił na błonach śluzowych i to jest taka najważniejsza sprawa, stąd właśnie to do ssania. Jest to taka wyjątkowa jego skuteczność przy tych infekcjach wszystkich gardła, no bo tutaj po prostu mamy największe pole do popisu, no, gdzie po prostu w największym stopniu jesteśmy w stanie dostarczyć tego cynku.
Powiem Ci, że to uwielbiam nagrywanie podcastu właśnie za takie informacje, bo ja mam często, jeżeli mam już z czymś problem zdrowotny, w sensie w sezonie przeziębieniowym, to właśnie najczęściej jest gardło i niby słyszałam o cynku, ale jak mi teraz w ogóle połączyłeś kropki, że to gardło, to sobie myślę, że oczywiście nie życzę sobie choroby ani nikomu innemu gardła, bo to nie są przyjemne rzeczy, ale jakieś mi się kropki połączyły, że to jest coś, o czym niby gdzieś tam słyszałam, ale nie wpadłam ostatnio na to, żeby z tego skorzystać. No, to bardzo polecam mieć tam pod ręką cynk i sobie go ssać, jak się zaczyna przeziębienie. Czy jeszcze coś mamy na tej liście? Wiesz co? Mamy jeszcze selen i jod. I nawet jod jest taki coś szczególnie ciekawy, bo generalnie w Polsce nie powinno dochodzić do niedoboru jodu, bo mamy jodowaną sól. Ale mamy też całkiem sporo osób, które ze słusznych powodów unikają solenia. Albo z mniej słusznych powodów stosują sole takie jak, nie wiem, tam kłodawska, himalajska, niektóre sole morskie i tak dalej, które nie są jodowane. Więc jest całkiem spora grupa ludzi, która nie stosuje jodowanej soli. I u takich osób, szczególnie jeśli są to osoby, które ograniczają produkty zwierzęce, szczególnie produkty mleczne, które są całkiem dobrym źródłem jodu, to jest ryzyko rozwoju niedoboru jodu. I tutaj trzeba się po prostu chwilę zastanowić. Jeśli jesteśmy taką osobą, która no nie soli za bardzo, unika tej soli, co polecam, więc jakby dobrze, i jeszcze do tego nie spożywa zbyt dużo produktów mlecznych, niezależnie czy znajdziecie wegetariańskie, czy na przykład jakiegoś powodu nie lubić, coś takiego, to moim zdaniem tutaj warto jest zadowolić suplementację jodem, tak, żeby po prostu ten jod uzupełnić, bo jest bardzo duże ryzyko, że mamy jego niedobór, szczególnie jeśli pojawiają nam się jakieś problemy z tarczycą, które mogą sugerować ten niedobór jodu, choć tutaj oczywiście pod kontrolą lekarza, tak, czyli to nie jest tak, że polecam osobom z problemem z tarczycą suplementację jodu, tylko polecam porozmawiać o tym z lekarzem, bo może być tak, że na przykład ta niedoczynność tarczycy bez uchwytnej przyczyny wynika po prostu z niedoboru jodu. Tak sobie myślę, że też jakąś taką grupą narażoną są osoby, które jedzą wysoko przetworzoną żywność, która teoretycznie zawiera w sobie dużo soli, ale to już było, wybrzmiało w podcaście z Iwoną Kibil, ale wiem, że nie każdy słucha wszystkich podcastów, że ta sól dodawana do żywności wysoko przetworzonej nie jest jodowana. Tak, to jest bardzo słuszna uwaga. I to nawet w ogóle nie trzeba jeść jakiejś super takiej przetworzonej żywności, bo wystarczy jeść chleb, żółty ser i wędliny i dostarczyć sobie bardzo dużo soli, ale zero jodu, bo te produkty nie mają po prostu, bo nie mają jodowanej soli. I tak, bo też z tą jakby ultra przetworzoną, czy z tą przetworzoną żywnością to jest tak, że ktoś mówi przetworzona żywność i ludziom się kojarzy, że to dobra, to fast food, paluszki rybne i nie wiem, pieczywo tostowe, co jest jakby nawet słusznym skojarzeniem, ale te takie umiarkowanie przetworzone produkty, które no, też mogą się znaleźć w takiej regularnej diecie w jakichś rozsądnych ilościach, no też mogą być właśnie źródłem tej niejodowanej soli i sprawić, że soli zjemy całkiem sporo, ale nie będzie to sól jodowana. Mówiłeś jeszcze o selenie na sam koniec, że to jest taka, z tej grupy to zależy, więc jak wygląda w ogóle sytuacja z selenem? Teoretycznie spożycie selenu w Polsce, przynajmniej w grupie mężczyzn, jest wystarczające. W grupie kobiet może być trochę zbyt niskie, ale na przykład znowu osoby na diecie wegetariańskiej mogą, czy wegańskiej nawet bardziej, mogą być nie dostarczać tego selenu. Osoby też jedzące mniej, po prostu na przykład osoby starsze, często mogą tego selenu spożywać zbyt mało. I tutaj co ciekawe, pod grupą osób, które mogą mieć niedobór tego selenu, albo częściej będą miały, to mogą być mężczyźni, którzy nieskutecznie starają się o dziecko albo mają po prostu najlepsze wyniki nasienia, bo wykazano, że właśnie w tej grupie mężczyzn, którzy mają kłopoty z parametrami nasienia, to ryzyko niedoboru selenu jest większe. W zasadzie to jakby działa trochę w drugą stronę, tak? Czyli jakby my patrzymy na to od tej strony, ale to po prostu u osób z niedoborem selenu jest większe ryzyko kiepskich parametrów
na nasienia, tak? Tak przyczynowo, no ale my czasem jakby patrzymy to z drugiej strony, nie? Jasne. Więc na przykład jeśli mamy mężczyznę, który stara się o dziecko, widzi, że te parametry nie są najlepsze, to też jest to osoba, która powinna zwrócić uwagę na selen. No i właśnie to z jednej strony może być suplementacja, można go próbować dostarczyć też z dietą, ale to jest dosyć niewdzięczny pierwiastek, jeśli chodzi o dostarczenie go z dietą, bo nie mamy jakichś bardzo dokładnych danych, gdzie go najlepiej znaleźć. On jest raczej rozproszony w różnych produktach. Jednym wyjątkiem są orzechy brazylijskie, które mogą być bardzo dobrym źródłem selenu, ale tutaj jest taki haczyk, że większość orzechów brazylijskich w Polsce to są orzechy z Boliwii, które są kiepskim źródłem selenu i mamy też orzechy z Peru, które są całkiem dobrym, ale one się pojawiają bardzo rzadko na polskim rynku. Więc nie ma tutaj takiego złotego rozwiązania i to, co się czasem mówi, że żeby tam sobie zjeść 2-3 orzechy brazylijskie dziennie i będzie spoko z selenem, no to nie jest do końca dobra porada, bo może być tak, że faktycznie trafimy na te z Peru i będzie faktycznie spoko, ale jest większe prawdopodobieństwo, że trafimy na te z Boliwii i coś tam tego selenu dostarczymy, ale to nie będzie coś, co rozwiąże nam problem. Ja w ogóle mam takie poczucie, też mając w bliskim swoim otoczeniu osoby, które się aktywnie starają o dziecko, że w ogóle ta suplementacja, w ogóle dieta i suplementacja akurat w tym szczególnym okresie to się w ogóle prosi, że tak powiem, na oddzielny odcinek. Ale tak sobie myślę, bo teraz tak, mamy te suplementy, które must have, to zależy. Czy to, że coś się tutaj nie pojawiło, automatycznie oznacza, że to jest na pewno skreślone, bo tak chciałabym, żeby też to na końcu jakiś taki kierunkowskaz dać osobom, które nas słuchają. Wiesz co, z punktu widzenia ogólnej populacji raczej tak, raczej, że wymieniliśmy wszystko. Natomiast oczywiście mogą być właśnie podgrupy osób, na przykład kobiety z PCOS, na przykład sportowcy, u których będzie zasadność zastosowania któregoś z tych suplementów, których nie wymieniliśmy, ale z punktu widzenia osoby generalnie zdrowej, bez większych problemów metabolicznych, bez jakichś tam historii, która by wskazywała na niedobory, to myślę, że wymieniliśmy wszystko i tą podstawę omówiliśmy. Czyli w przypadku specjalnych potrzeb, kiedy nam na czymś zależy, bo tak też sobie myślę o takiej grupie nie tylko niedoborowej, teraz są modne takie rzeczy pod tytułem, nie wiem, na lepszą pamięć, na lepszą koncentrację i tak dalej. Czy ty masz orientację w ogóle w takim zakresie? Bo też domyślam się, że wiadomo, jak są nowości, to jeszcze nie mają tak dobrego backgroundu naukowego, ale czy na przykład z punktu widzenia nie niedoboru, że nam czegoś brakuje, ale żeby sobie coś, nie wiem, poprawić, tak? Czy ty widzisz w ogóle coś w tym zakresie, czy to jest tak, że okej, może pomóc, czasami może bardziej pomaga wiara w to, że to pomoże. Jak ty byś na to spojrzał? No, wiara ma najwięcej kalorii, nie? To o tym trzeba pamiętać. I moim zdaniem duża część tych suplementów działa na efekcie placebo. Bardzo mało z nich jest dobrze przepadanych. Z tych takich suplementów poprawiających ogólne samopoczucie, no to chyba ashwagandha jest takim najlepiej przepadanym. A różaniec górski, bo też mi się gdzieś tam kojarzy. Tak, on też jest relatywnie dobrze przebadany. I to są takie suplementy, które no, mają jakąś tam literaturę, chociaż to nigdy nie jest taka literatura, jak właśnie w przypadku leku na przykład. I ja jestem raczej sceptyczny, na takiej zasadzie, że raczej na przykład sam nie polecam jako dietetyk, tak z miejsca. Jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, żeby chciał sprawdzić jakiś adaptogen czy coś takiego, no to okej, tą ashwagandę na przykład polecę. Jak ktoś przyjmuje, to też tak nie wykreślam tego od razu z suplementacji, ale też na przykład polecam przede wszystkim trochę się obserwować, w sensie takim, żeby się zastanowić, czy rzeczywiście czujemy poprawę po tym, tak zupełnie subiektywnie, ale też na przykład uważam, że fajnie jest sobie to w jakiś sposób taki bardziej nawet ustrukturyzowany monitorować. Czyli nawet najprostsza rzecz, sobie zakładamy arkusz w Excelu i zapisujemy sobie, jak się czuliśmy dzisiaj w skali od 1 do 10, i robimy to, nie wiem, przez miesiąc, dwa przed suplementacją, potem wprowadzamy suplement i sobie sprawdzamy, chociaż ta się średnia zmieniła, nie? Czy jeszcze jak ktoś tam ma trochę lepsze umiejętności, takie statystyczno-excelowe, to czy tam odchylenie standardowe, czy to się nie mieści w odchyleniu standardowym, tak? No bo może być tak, że nie wiem, opiszemy sobie przed suplementacją, że generalnie 8 na 10 się czuliśmy, a po suplementacji to 9 na 10, ale odchylenie standardowe to 2, więc jakby to może być wynik zupełnie nieistotny statystycznie.
No ale to już jest jakby jakkolwiek ustrukturyzowane i też polecam to robić, bo może być tak, że, no, że sami się oszukamy, tak na przykład, no chyba się lepiej czułem, nie? No, no ale tak wstecz to jest trudno bardzo sobie przypomnieć i chociaż takie właśnie odpowiedzenie sobie raz dziennie na pytanie, czy się lepiej czułem, może nam pomóc wtedy. Mhm. Ja też widzę jakoś takie niebezpieczeństwo, że czasami mamy poczucie, że okej, jak sobie nakupimy tych suplementów i weźmiemy, to automatycznie jakoś tak się rozgrzeszamy, że okej, to ja teraz biorę tyle tych suplementów, to nie muszę za bardzo dbać o dietę i to myślę jest takie ryzyko. Warto, żeby wybrzmiało, że no, poza tymi przypadkami, tak jak mówiliśmy o witaminie D, o kwasach omega-3 i też o tych substancjach z zakresu to zależy, ale żebyśmy gdzieś tam najpierw starali się jednak myśleć o tym, jak można to dostarczyć z dietą, a dopiero potem w uzasadnionych, no wiadomo, też chcę to podkreślić, że my tutaj nie rozmawialiśmy bardzo stricte klinicznie, bo też zalecenia, nie wiem, moglibyśmy nagrać cały odcinek o, nie wiem, chorobach nerek i by się okazało, że na przykład jakaś tam substancja coś też może dobrego zrobić, ale właśnie skupiliśmy na takiej populacji ogólnej i też myślę, że warto to podkreślić, że no jakby koniec końców suplement jest suplementem, czyli dodatkiem. Warto najpierw szukać rzeczy w diecie, no. Tak. I nie zaniedbywać, bo możemy wyjść gorzej na suplementowaniu. Ja nie wiem, czy to, jeszcze jedną rzecz, czy to nie była kwestia multiwitaminy, kiedyś takie badanie, że osoby, które przyjmują multiwitaminy mają większe ryzyko jakichś tam chorób, ale właśnie nie dlatego, że te multiwitaminy zwiększają ryzyko tych chorób, tylko dlatego, że te osoby czują rozgrzeszenie i jedzą gorzej, bo im się wydaje, że z tych multiwitamin wszystko dostarczą. Tak, znaczy jest są badania, które faktycznie pokazują, że przyjmowanie multiwitamin zwiększa ryzyko nowotworów. A, nowotwory. Natomiast właśnie nie wiadomo, co jest skutkiem. Może na przykład być tak, że osoby, które się obawiają nowotworów na historię rodzinną albo zaczynają się gorzej czuć, zaczynają przyjmować te suplementy. Ale w sumie tylko co ty powiedziałaś, to też to jest w sumie szalenie ważne, że nie ma suplementu diety, który poprawi nasze samopoczucie, jeśli zaniedbaliśmy coś w swoim stylu życia. Czyli jeśli przed nie wysypiamy, to nie ma suplementu, który to załatwi. No po prostu nie ma, tak? Mhm. Jeśli na przykład jesteśmy nieaktywni fizycznie i przez to na przykład, że się źle czujemy, bo ludzie mniej aktywni fizycznie generalnie się czują gorzej, to też nie ma suplementu, który to załatwi. I druga rzecz, na przykład jeśli na przykład bardzo intensywnie trenujemy, to może być tak, że jesteśmy po prostu zmęczeni treningiem. Zwyczajnie, albo bardzo dużo pracujemy, tak? I też jesteśmy po prostu zwyczajnie zmęczeni. I często właśnie wyspanie się, zmniejszenie lub zwiększenie treningu w zależności, w którym miejscu jesteśmy i odpoczęcie trochę, jakby każda z tych rzeczy pojedynczo może zrobić dużo, dużo większą robotę niż jakikolwiek suplement, tak? A już nie mówiąc, jak nam się to wszystko razem uda zrobić, że będziemy po prostu się wysypiać, będziemy umiarkowanie aktywni fizycznie i będziemy sobie pozwolić właśnie na odpoczynek, to raczej, że ten suplement nam nie będzie potrzebny, nie będziemy w ogóle o tym myśleć, tak? No, a w drugą stronę, jak te rzeczy są niezaniedbane, to no może sobie te 5% poprawimy jakimś suplementem i czasem, no wiadomo, nie wiem, ktoś przygotowuje się do jakiegoś startu, albo musi ciężko pracować i tak dalej, nie może się wyspać, bo ma małe dziecko, no to wiadomo, będzie próbował to łatać, czym się da, ale nie należy sobie obiecywać, że nie wiadomo, co z tego będzie i tutaj przyczyna problemu jest gdzieś indziej. I też właśnie tak rozgrzeszać siebie, znaczy nie starać się o zachowanie jakiegoś zdrowszego trybu życia, bo z myślą, że załatamy to suplementami, no bo to nie tędy droga, te suplementy to jest taka wisienka na torcie tak naprawdę, która może poprawić, ale tylko wtedy, jak reszta jest zadbana. Mi się kojarzy taki mem, że taka... Ja tam po 4 godzinach snu i maratonie pracy, myśląca, że ta maska ze ślimaka naprawdę sprawi, że będę lepiej wyglądać. Tak czasami to widzę. Tak, są też takie w ogóle dobre takie stare reklamy, są stare reklamy takiego, zawsze ten sam gość i on reklamuje takie taśmy i kleje, które tak jest jakaś wielka bańka wody i on tam przykleja jakąś taśmę i do cieknącej tej dziury i to zakleja tą dziurę rewelacyjnie. To są jakieś tam reklamy takie amerykańskie. No i tak trochę tak liczymy, że czymś takim będzie właśnie ta ashwagandha, tak? Właśnie, że 4 godziny snu, właśnie intensywne treningi do maratonu, 12 godzin pracy i tam ashwagandę i wszystko załatwione, będzie super. No nie będzie super, no niestety. Myślę, że to ważne clue, które z tego wybrnęło, że rzeczywiście suplementy mają swoje miejsce, gdzieś rzeczywiście w takim zdrowym trybie życia są takie, które no w zasadzie bez nich trochę ani rusz, mówię tutaj o witaminie D i w większości przypadków kwasy omega-3, wiele rzeczy to zależy, na pewno jeszcze więcej zależy w przypadku, jeżeli mamy jakieś dodatkowe choroby, zaburzenia, tutaj
w zasadzie o każdym można byłoby nagrać oddzielny podcast, ale żeby to wybrzmiało właśnie, żebyśmy nie zaniedbywali tego dbania o siebie, myśląc, że suplement coś załata, i myślę też o takiej ostrożności, żebyśmy sprawdzali, co bierzemy, żebyśmy nie podążali za trendami, bo też mam takie poczucie, że te rzeczy, o których powiedzieliśmy, które rzeczywiście działają, one są bardzo odporne na trendy, to znaczy trendy są na te rzeczy, które bardzo rzadko, długoterminowo okazują się zasadne, nie wiem, coś ostatnio wiem, że się zmienia w kontekście kolagenu, że to jest rzecz, która była modna i teraz się okazuje, ale też ja nie czuję się ekspertką, bo ja nie śledzę za bardzo. Nie wiem, czy ty jakoś ten temat śledziłeś tak, kolagen bardziej. Faktycznie ma swój renesans i się w sumie okazało, że on może mieć zastosowanie, nie? To faktycznie jest taki przykład suplementu, który w sumie może niepotrzebnie był trochę skreślony, ale rzeczywiście jest takich sporo suplementów. Tego się zastanowili wstecz, to teraz się wszyscy śmieją z tego, że to braliśmy, nie? I po prostu się skończyła moda, tak? Na coś, i teraz jest moda na coś innego. No, to też tak działa, no niestety. No. A te podstawy, mam takie poczucie, że wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj powiedziałaś, one są takie dość niezmienne i właśnie rzadko się zdarza, że coś, co wyskakuje nagle z nie wiadomo skąd i wszyscy o tym mówią, że to zostaje na dłużej w jakimś takim kanonie, żeby też może jakoś tak chłodniej podchodzić. No i przede wszystkim sprawdzać, co bierzemy, sprawdzać skąd bierzemy, czy to jest jakikolwiek producent, któremu możemy zaufać, bo no jeżeli coś jest firmowane tylko i wyłącznie twarzą influencera, być może warto sobie postawić znak zapytania, czy warto. Dokładnie tak. Nie wiem, czy coś byś dodał jeszcze dla podsumowania. Nie, myślę, że wyczerpaliśmy temat. Jasne. W takim razie, Damian, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Ja na koniec tylko przypomnę, że był to podcast, który powstał we współpracy z marką Naturel. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki.